Właśnie znajduje się na Warszawie Wschodniej, gdzie zaczyna się przebudowa linii kolejowej nr 7. Stąd aż do Warszawa Wawer, choć de facto nawet do Warszawa Anin. Jak wszystkie nowe przystanki kolejowe i perony, jak i stacje, oczywiście, powstają w ramach tej inwestycji, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie, bo choć wszystkie stacje są już oddane do użytku, to nie oznacza, że prace się zakończyły. W pozorom dużo ich jeszcze pozostało. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, z Czomznąż! I, I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej siedziby 2050, tutaj prosto z nad Warszawy Wschodniej, gdzie rozpoczyna się, bądź też kończy, linia kolejowa numer 7, która stąd się ciągnie dalej w kierunku Otwocka i dalej jeszcze chęt daleko. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć Warszawę Wschodnią, która też czeka na swoją przebudowę. Podobnie jak Warszawa Zachodnia, którą zobaczycie jutro, będzie miała wielki, nowy, duży dach nad wszystkimi pornami. Zmienią się przejście podziemne i inne bariery, ale to dopiero w przyszłym roku, bo ta przebudowa też jest trochę odlegana. Dopiero kiedy powstanie nowe przejście podziemne na Warszawie Gdańskiej, wtedy rozpoczną się prace na Warszawie Wschodniej, więc jeszcze na spokojnie będziemy czekać do 2025 roku z tą inwestycją. Ale nie musimy aż tyle czekać na nową linię kolejową nr 7, przynajmniej do Warszawa Wawer, bo w tym miejscu na Warszawa Grochów mamy już nowy peron, nowy przystanek kolejowy, nowe zejścia i ogólnie wszystko nowe, ale cały czas brakuje wiaty i ona się tutaj powoli, powoli zaczyna pojawiać. W tym miejscu możemy zobaczyć, zobaczyć tymczasowe, znaczy docelowe, już właściwie dojście od tej strony, czyli z strony północnej na peron. Następnie mamy pochylnie, e, rogatki, e, szlabany, którymi można się dostać i w przyszłości też będzie można tutaj dostać się za pomocą schodów. Schodów z wiaduktów, wiaduktów drogowych, które powstaną tutaj w ramach obwodnicy śródmiejskiej. Tutaj też będą na górze przystanki autobusowe, tak aby były wygodne przesiadki, podobnie jak na wiaduktach Marsa. W tym miejscu macie widzicie, że coś jest skopane na peronie. Nie, nie, to nie jest sesja kolejowa zakopana, że się zapadło. Tutaj będzie powstawać nowe zadaszenie i w tym miejscu widzicie też są drewniane, aktualnie latarnie, w związku z tym, że faktycznie tutaj jeszcze pojawi się całkowicie nowa konstrukcja. Ta konstrukcja po prawej stronie się już tutaj znajduje, jeżeli chodzi o te części, więc tutaj powoli to się już w tym miejscu e, pojawia. Natomiast sam przystanek kolejowy działa, funkcjonuje, e, rogatki się zapalają, wyłączają. Na minus jest to, że faktycznie do tej części kolejowej nie mają zejścia kolejarze, no ale no cóż, niestety to nie zostało zrealizowane w ramach tej inwestycji. I tutaj można się dostać do tej jakże przepięknej ulicy Wiatranczna. No więc tak to wygląda, jak prezentuje się, na jak na załącznym obrazku. Powoli, powoli się tutaj zaczynają pojawiać faktycznie te wiaty nowe, ale więcej z tych nowych wiat zobaczymy faktycznie najbardziej na warszawa Gosława, gdzie faktycznie tamte tace przy tym już są w na najbardziej zaawansowanym etapie, jeżeli chodzi o zupełnie nowe wiaty, a nie te, które były stare, tylko trzeba by je całkowicie wyremontować i po prostu odrestaurować. Więc tutaj jeszcze raz z lotu taka możecie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda jeżeli chodzi o przystanek kolejowy Warszawa-Grochów. Co ważne, jeżeli jesteście ciekawi, to wszystkie pociągi oczywiście się tutaj zatrzymują, które przejeżdżają przez ten miejsce, no chyba, że jakaś pośpieszna, to jakaś inna sytuacja, czyli znaczy, tutaj pośpieszne pociągi się nie powinny pojawiać. Lecimy sobie do kolejnego przystanku kolejowego, czyli do Warszawa-Olszynka-Grochowska. Tutaj się znajduje kawałek dalej i tutaj mamy nie nową, a starą wiatę, ale z najprawdopodobniej poczekalnią bądź halą, znaczy, bądź z przestrzenią dla lokali handlowych, które się tutaj mogą pojawić na tym peronie. Peron, oczywiście, jak widzicie, jak większość tych nowych peronów jest sprzedany na dwie części. Część w kierunku Warszawy i w kierunku Otwocka. Po środku jest plac budowy. No i tutaj też, co ważne, aktualnie na ten przystanek kolejowy, na ten peron, możemy się tylko i wyłącznie od północnej. Nie od przystanków autobusowych, co jest na minus, bo w tym miejscu zaczyna powstawać powoli nowa kładka. Starsza została jednak wyburzona. Pierwotnie nie, nie była w ramach tej przybudowy do wyburzenia. Tylko i wyłącznie w ramach wzmocnienia i dobudowania wind. Teraz ostatecznie się to zmieniło i kładka będzie zupełnie nowa z windami, oczywiście. I dlatego, że w tym samym miejscu, gdzie ta kładka będzie powstawać, znajdowało się przejście dla pierwszych, przez tory na no to siłą rzeczy po prostu musiało być to zamknięte i zlikwidowane. Więc tutaj widzimy, że już faktycznie się pojawiają fundamenty pod nową kładkę w miejscach, gdzie będą słupy i podpory. Więc już powoli, powoli coś tutaj się dzieje, jeżeli w tym temacie nie widzimy oczywiście nic jeszcze wychodzącego do góry, bo najpierw muszą się pojawić te wszystkie fundamenty. Natomiast na samym peronie dużo się nie dzieje, najwięcej się dzieje, jeżeli chodzi o to, co się znajduje pod tym całym zadarzeniem. Bo tam dalej oczywiście jest zejście z peronu, które funkcjonuje, ale nie muszę hamować, jak to jest, jeżeli jest tylko i jedno zejście jest nie po drodze dla pasażerów. Wiadomo, że będą przechodzić przez tory i chyba z tym się wszyscy tutaj raczej liczyli. Natomiast tutaj nowe zadaszenie, właściwie wyremontowane zadaszenie wygląda naprawdę całkiem Ładnie są szybki. Pytanie tylko umocznie, jak to będzie z wykorzystane w środku. Czy to będzie poczekalnia, czy to będzie na przykład jakiś lokal handlowy, jak to mają miejsce tam na Wawrze dalej? No, jestem ciekawa faktycznie, jak to będzie wykorzystane. Ładnie się prezentuje. Miejmy nadzieję tylko mocno, że, że, tak to powiem, okolice pozostawi to miejsce w takim stanie, jak to faktycznie teraz wygląda, i będzie jakoś dobrze spożytkowane, bo choć sam nie korzystałem nigdy z tej wiaty, znaczy e, <klaski> nie, nie, nie miałem okazji nigdy jeszcze wejść do środka, no bo po prostu. Wiemy jak to wyglądało przed, przed budową, było po prostu zabite dechami, czy tak to powiem. ale może teraz faktycznie to się przyda i będzie wygodnym miejscem do poczekania sobie w nie, względnie w ciepełku, w środku, zamiast nad, na dworze z wieterkiem i chłodem. Oczywiście zimą, bo tym znaczy nie będziesz takich problemów. Tymczasem w tym miejscu pojawiło się nowe przejście przez torek, którego pierwotnie nie było w ogóle w projekcie. Natomiast to przejście jest cały czas zamknięte i w związku z tym, że nie mają się tutaj ani rogatek zainstalowanych, ani sam, e, e, same urządzenie tutaj właśnie zostały jeszcze zainstalowane, no to przejście jest jeszcze niedostępne. Dlatego jest całkowicie tutaj wszystko pozdejmowane i jest to ogrodzone. Oczywiście chyba wiadomo jak to jest, kiedy trzeba dojść do, do rezerwatu Olszynka-Krochowska. Wiadomo, że się przejdzie przez tory. Przechodziło się przez tyle lat przez w nielegalny sposób, więc, i tak dalej. Mieszkańcy i okoliczne osoby tutaj tak to cały czas robią. Tutaj z nowości, których nie było wcześniej, to jest właśnie przejście przez 506 w tym miejscu, czyli przez tą drugą linię kolejową dla pociągów dalekobieżnych. Tutaj też nie ma jeszcze aktualnie przejścia zrobionego. Natomiast na plus jest to, że to jest całkiem ładnie oświetlone. Będzie przynajmniej, bo widzimy, że już te, te latarnie wzdłuż tego przejścia są całkiem ładnie zamontowane. Oczywiście tutaj, podobnie jak na LK7, jeszcze to nie jest funkcjonujące, więc tędy nie wejdziemy, a właściwie nie przejdziemy sobie przez tory wypełnie legalnie, tylko no, nie, tutaj naprawdę nie polecam przechodzenia, bo tu jest jeszcze na łuku e, tory są, więc ten pociąg to będzie tak samo widoczny, można w teorii go usłyszeć, ale w praktyce to będzie dosyć ciężkie do zrobienia, a widziałem, że tutaj ludzie przechodzą i z psami, i z rowerami, i to już trochę wydłuża i o wiele bardziej ograniczy naszą mobilność, jeżeli chodzi o przemieszczanie, więc nie polecam. Tu z kolei na Warszawa Gocowek pytaliście się mnie wiele razy, jak będzie się można dostać od drugiej strony, od strony północnej na, na Peron. Szpadzo, macie schody po jednej po drugiej stronie wiaduktów Marsa, więc na spokojnie do pętli autobusowej, która się, się znajduje obok, będzie można zajść za pomocą tych schodów, jak i również wind. No dobra, te windy są w tragicznym stanie. Inaczej, ich tam już chyba właściwie nie ma wszystko, co można było rozkać, to już zostało rozkione. Z kolei ta winda, która w tym miejscu powstaje no jej po prostu jeszcze nie ma, więc jeszcze może nie mieli co rozgryć. oczywiście schody są jeszcze cały czas donikąd, bo na górze się znajdują ekrany akustyczne na samym poronie Warszawa Gocowek dużo się nie zmieniło do ostatniego odcinka wygląda podobnie, z tym że gabloty są tylko właśnie w tym miejscu aktualnie ze schodem jazdy latarnie się świecą działają, są też w niektórych miejscach śmietniki, ławki no nie, ławek jeszcze nie ma więc w tym temacie nie powiem nic dobrego ale naj po mogę powiedzieć coś dobrego jeżeli chodzi o nowe zadeszenie. właściwie nową wiatę, w tym miejscu powstaje. Te nowe wiaty oczywiście mają w, tak wchodzić nawiązywać do tego, co to faktycznie było wcześniej. Niekoniecznie na tym przystanku kolejowym, tylko ogólnie na całej linii kolejowej numer 7, jeżeli chodzi o design. Więc tak to będzie tutaj się trochę łączyć. Tu oczywiście mamy kolejne schody, kolejną windę do wiaduktów Marsa i do tych przystanków autobusowych, które się znajdują na górze. Ja jestem bardzo ciekawy jednego elementu, jak będą zdejmowane te ekrany akustyczne i w jaki sposób one będą ustawione, tak aby. Bo wiecie, ten tam, to taki idealnie się nie łączy w tym miejscu z tymi ekranami akustycznymi. Jestem po prostu ciekawy, jak te części będą zdejmowane, żeby one faktycznie jeszcze pozostały w pozostałych aspektach. Jestem ciekawy, co to faktycznie kolejarze wymyślą, jeżeli chodzi o to połączenie. Ale schody są, windy są, znaczy, nie, czyli schody powstają, windy też powstają, jeszcze w środku będą realizowane, a tutaj. Jest z kolei się pojawia już zadaszenie i pod zadaszeniem będą też przestrzenie, gdzie można się schować przed wiatrem, no i oczywiście usiąść. Z kolei tutaj wchodząc do tej pochylni, do tego przejścia podziemnego, te przejście będzie też całkowicie zadaszone, to jest na plus. I tak samo będzie na wszystkich przejściach podziemnych na całej linii kolejowej nr 7. Tych przejść podziemnych na całej trasie, tej do Otwocka chociażby, ma powstać ponad 20, więc to jest naprawdę bardzo dużo nowych przejść podziemnych. No, jeszcze żadne kolej przejście podziemne na linii kolejowej numer 7, właśnie na odcinku, który jest teraz przybudowany, który widzicie w dzisiejszym odcinku, jeszcze nie jest oddane do użytku. Planowane oddanie do użytku mniej więcej wszystkich przejść podziemnych jest na mniej więcej połowę tego roku, więc sobie jeszcze chwilę poczekamy, ale no, trwa wykańczanie. Głównie trwa wykańczanie po stronie w zachodniej wszystkich tych przejść, w związku z tym, że po prostu tam prace były trochę później realizowane. Ale jak widzicie, tutaj się też pojawiają nawet drogi w okolicy, już jest mniej więcej wszystko wykańczane, pojawiają się właśnie. Właśnie konstrukcje pod zadaszenia, przejść podziemnych, a właściwie wyjść z pochylni to jest na plus, że faktycznie nie będziemy tutaj chodzić zimą po lodzie i będzie oblodzenie i będzie się po prostu zjeżdżać, tylko i wyłącznie faktycznie będzie to wszystko schowane, żeby było bezpiecznie i żeby nie było jakichś problemów. No i przy okazji też w tym miejscu będzie można się schować ewentualnie przed wiatrem bądź przed deszczem, jeżeliśmy nie po prostu czekać na pociąg. Więc, no tak, czekamy oczywiście, aż to faktycznie będzie funkcjonalne i oddane do użytku. Jak widzicie, już tutaj faktycznie prace wykończeniowe, przynajmniej od tej strony, naprawdę całkiem ładnie prezentują się. No ale na razie, jeżeli chcecie dostać się na parę, to oczywiście jest tylko łącznie jedno wejście od strony południowej, gdzie się właśnie teraz znajdujemy. Tutaj przez story trzeba się po prostu przedostać bez żadnych sygnalizacji świetnej, bez żadnych rogatek, po prostu przechodząc przez story. Więc, no tak, tak aktualnie wygląda, jeżeli chodzi o Warszawa e, Gąsławek. No tu jeszcze raz zareklimy od tej strony. No, oczywiście czekam, jak będą już faktycznie te wszystkie przejścia podziemne funkcjonalne, bo w tym nagram jakiś film, jak to wygląda od dołu. E, a, tu możemy zobaczyć ciekawostkę, że z kolei winda po tej stronie na według tej jest trochę już bardziej wykończona, bo a nie, chciałem powiedzieć, że widać winę, tylko właśnie takie złudzenie było z daleka. A, no dobra, no to, to dalej tam jeszcze nie ma żadnych dźwigów i nic w środku właściwie. Czyli tylko właśnie kubatura właściwie, więc została zrealizowana, a same dźwigi będą się jeszcze pojawiać później. Tu też zwróćcie uwagę, jak bardzo dobrze jest to połączone z przystankami autobusowymi tutaj na według Marsa. E, no pomijając taka akustyczny, które trzeba będzie zdemontować, jakoś się ładnie połączyć, no to wiadomo, że połączenie pomiędzy pociągami, a autobusami w tym miejscu po prostu będzie błe, no będzie wspaniałe. W przyszłości jeszcze będzie połączenie z piątą stacją metra. E, piąt linią metra, ale no wiecie, zanim M5 powstanie, to my będziemy mieli już po 20 plus lat, więc się rzeczy może mówmy o bardziej realnych rzeczach niż faktycznie o tak dalekiej przyszłości, która tutaj mam na myśli 2050 rok, to jest za jakieś 26 lat od teraz. To jest szmat czasu, nie ma co tym myśleć jeszcze, nie, 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 za daleko, za daleko. Dobrze, jeżeli o czymś możemy powiedzieć, to o tych przejściach kolejnych podziemnych. W tym miejscu widzimy kolejne. Ogólnie wszystkie przejścia podziemne w miarę możliwości mają pochylnie zamiast wind. Ma to swoje plusy i minusy. Minusy są takie, że faktycznie osoby niepełnosprawne muszą się wspinać na pochylni. Natomiast na plus jest to, że nie ma co się zepsuć. A w tego typu przejściach podziemnych, miałem okazję zobaczyć to na przykład w Gdańsku, przejścia podziemne, jeżeli są pod torami, i mają windy, raczej nigdy nie są naprawiane. A dewastacja jest bardzo łatwa i szybka. Na przystankach kolejowych peron czy stacjach jest to trochę trudniejsze do zniszczenia, w sensie inaczej. Tam staż, y, ochrona, staż ochrony kolei, z tego co pamiętam, jak to się teraz nazywa, się tam kręci, więc jakby no, trochę gorzej jest. E, a w takich miejscach, po prostu gdzieś na szlaku dużo trudniej utrzymać y, w dobrym stanie te wszystkie przejścia podziemne, czy też właśnie windy. Więc plusem jest to, że będzie to cały czas zawsze dostępne dla osób wszystkich i również dla towarzysów. Minus jest taki, że faktycznie, no, mo, no może to nie być najwygodniejsze, jeżeli chodzi nie osoby niepełnosprawne, bo widzę to w komentarzach, że faktycznie mi to, o tym również piszecie, że to nie jest najbardziej idealne rozwiązanie. Nakaz Trzaka z kolei są i pochylnie, i winny, więc tam jest to lepiej. Tymczasem doleciliśmy do stacji kolejowej Warszawa-Wawel, czyli w teorii samego końca tej inwestycji. Tutaj jest tych torów naprawdę dużo. Jak widzicie, mamy właściwie dwa, cztery, sześć torów, z czego cztery to są takie główne, przylotowe, dwa tory są w teorii odstawcze, no bo dwa są te dla pociągów dalekobieżnych, dwa tory są dla pociągów podmiejskich, no i dwa jeszcze są jako stacja właśnie. Feron jest, zadeszenie jest stare, tylko faktycznie jest trochę wyremontowane. cały stary dworzec. No wygląda jak wygląda, tutaj się dużo nie pozmieniało Nam te przejście podziemne w tym starym dworcu jeszcze jest realizowane i budowane Z kolei w tym miejscu możemy zobaczyć aktualne wejście na peronę Jest tylko łącznie od strony południowej w tym momencie Więc trochę trzeba się nachodzić Natomiast tak, docelowo oczywiście na, ten, na tą stację i na ten peron Będzie można się dostać za pomocą przejścia podziemnego Te przejście podziemne właśnie jako jedno z nielicznych na tej linii kolejowej nr 7 I na tym odcinku, który dzisiaj widzimy będzie miało windy. Winda będzie obok dworca Warszawa bawarii jak i również na samperum. Po prostu miejsca nie ma, żeby to wszystko zmieścić. Po drugiej stronie, czyli po stronie, zaraz e, tak po prawej stronie, czyli po stronie wschodniej będzie już z kolei pochylnia, więc tam aż takiego problemu nie będzie. Tam już na spokojnie będzie można wyjechać w każdych warunkach. Więc no tak to będzie faktycznie wyglądać. Po lewej stronie z kolei widzimy jeszcze Peplu, do którego za chwilę się jeszcze chyba zbliżymy. No i tak, szyby windowe są już prawie całkowicie wykończone. Jeżeli chodzi o Kubatorową. Jeżeli chodzi o nowe, zadasz... o nowe, nowe stare zadarzenie, to też już konstrukcyjne jest całkowicie gotowe. Tu jeszcze trochę gruzu pozostało, bo tak ogólnie tutaj jest ciekawostka, no bo to jest dworzec Warszawa-Wawer i przez niego będzie się schodzić na dół. W skrócie przez stare przejście podziemne, które jest w tym budynku będziemy schodzić do nowego przejścia podziemnego, a winda się znajduje obok. No, takie trochę pogmatwane, takie jakieś pokręcone, ale udało mi się to zrobić, więc może nie będzie aż tak źle. Sklej w tym miejscu właśnie po, po drugiej stronie torów będzie i pochenia, i schody i tam już w teorii nawet jest gotowe przejście po, y, dla pieszych przez ulicę, więc to też już też się powoli zaczyna no, całkiem ładnie łączyć. No i w tym miejscu widzimy właśnie schody y, pod tą starą wiatą. No to też jest ciekawe, że ta stara wiata tutaj powstała, a pod nią powstało nowe przejście podziemne, wraz z nowymi schodami. No to jest dosyć dla mnie zadziwiające i biorąc pod uwagę też jak szybko mi się udało to zanalizować. to oczywiście są gabloty, y, nie ma jak, zwa, jak zwykle ławek, nie ma też zbytnio śmietników, megafony są, i dają informację pasażerską, więc już lepiej niż w Orze Azowieckim, gdzie nie ma cały czas żadnych komunikatów, nawet głosowych, czy wyświetlaczy, cały czas nie wyświetlają informacji pasażerskiej, więc jakby bym powiedział, pełna praweska i pełna kultura. No i tak wygląda też cały nowy peron. Patrząc do to ptaka, możemy zobaczyć tam pochylnie po lewej stronie, po prawej stronie budynek dworysowy, windy, dwa grzybki, które wystają, przejście dla pieszych po jednej, po drugiej stronie, no i całe P, ale się tutaj oczywiście znajduje na długości peronu co ważne, na wszystkie, te nowe e, przystanki i nowe perony będzie wejście tylko i za pomocą tych przejść podziemnych bądź też przejść nadziemnych, a nie w poziomie szyn. Jedyny przystanek kolejowy, czyli Warszawa Grochów, on będzie mieć faktycznie przejściowy poziomie szyn, no i na oszynce grochowskiej. No dobra, to tak pół 50-50 w sumie faktycznie Wychodzi, że pół stacji tak Znaczy pół peronów tak, pół peronów tak No dobra, to trochę się faktycznie zakręciłem w tym momencie Ale dobra, tutaj jeszcze mamy na sam koniec Jeszcze jedno przejście pod które faktycznie Powstaje, ono jest bym powiedział Najbardziej wykończone i właściwie Można by powiedzieć, że można by je otwierać za chwilę Są tutaj oczywiście standardowo Dwie pochylnie po jednej i po drugiej stronie torów Jak i również zwykłe schody I tu właściwie wszystko jest już gotowe Jeżeli chodzi o tak, to, to wygląda Patrząc przynajmniej tak tutaj z daleka więc no tak to wygląda jak się prezentuje. Tutaj oczywiście dalej mamy 6 torów i kawałek dalej w kierunku Warszawy Aniny, oczywiście te tory się zwężają do 4 torów, a de facto do dwóch, no bo tam na Aninie już są dwa tory, ale chodzi o to, że w przyszłości. No w przyszłym roku planowane jest wybudowanie właśnie tych kolejnych dodatkowych jeszcze dwóch torów i tam jeszcze trochę pokręcenie tych przystanków kolejowych jak będą zrealizowane. No i te właśnie wszędzie będą przejścia podziemne wraz z nowymi tunelami, wiaduktami dla samochodu, żeby faktycznie nie było żadnych również przejazdów kolejowych w poziomie szyny. Więc to też oczywiście będzie dosyć dobra informacja jeżeli chodzi o tę inwestycję i powiedziałbym, że raczej wszyscy będziemy się z tego cieszyć, że nie będzie żadnych szlabanów na linii kolejowej numer 7 na Warsze jak i również w Otwocku, na ten odcinku, który będzie przebudowywany. ale do tego czasu jeszcze za chwilę poczekamy, bo nie mamy żadnych informacji na razie, kiedy faktycznie planujemy rozpocząć te pracę. Wiemy tylko może to tyle, że raczej w tym roku to się nie, nie nastąpi i dopiero w 2025 roku będziemy mogli na to liczyć. Tymczasem to było na tyle tego filmu. Jeśli jaki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w góry. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzienny dzwonek. No tak, pojawiłem się tutaj ponownie na linii kolejowej nr 7. Kolejny film pojawi się za dwa miesiące. Cała inwestycja ma być zakończona do 3 kwartału, do końca 3 kwartału 2024 roku. Przejścia podziemne mają być oddane do użytku mniej więcej w połowie, więc jeszcze sobie chwilę tutaj popatrzymy. Najdłużej, oczywiście, wiadomo co będzie analizowana nowa kładka, bo ona po prostu się rozpoczyna na sam koniec no i nie była pierwotnie planowana w ramach tej inwestycji. No i też pewnie na sam koniec będą oddane do użytku wejścia na wiadukty Marsa. Tym razem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do syna Patronami Office nosza. Cześć!